Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. Przed Polską i narodem polskim stoi dziś bardzo wiele wyzwań, ale jednocześnie bardzo wiele zagrożeń, które są związane z gwałtownymi przemianami geopolitycznymi i technologicznymi. Chciałbym Państwu zaprezentować zbiór postulatów programowych, które są swego rodzaju odpowiedzią na te współczesne zagrożenia i które są także propozycją wykorzystania szans, które stoją przed Polską i przed narodem polskim w trzeciej dekadzie XXI wieku. Gdybym miał pogrupować te zagrożenia dla Polski i Polaków, które stoją przed nami właśnie w trzeciej dekadzie XXI wieku, to pogrupowałbym je z jednej strony na te, które uderzają w tożsamość narodową Polaków, które uderzają w spoistość narodową, które uderzają w tkankę społeczną, w strukturę społeczną narodu polskiego, a z drugiej strony te, które uderzają bezpośrednio bądź pośrednio w suwerenność, niepodległość i nienaruszalność granic Rzeczypospolitej. Zacznę od tych pierwszych. Uważam, że dzisiaj ogromnym zagrożeniem dla narodu polskiego jest promowanie antykultury, marksizmu kulturowego, ideologii gender, próba rozmywania tożsamości narodowej, podważanie nie tylko kategorii prawdy, ale atakowanie instytucji rodziny, atakowanie wręcz, doszło do tego, że atakuje się płeć biologiczną, kwestionuje się podział na płeć żeńską i męską. No, mamy do czynienia z absurdami, mamy do czynienia z nachalną promocją i propagandą ideologii multikulturalizmu, która skutkuje potężnym wzrostem przestępczości, niszczeniem homogeniczności etnicznej państw. Widzimy te ogromne problemy i napięcia społeczne, które są wynikiem właśnie tej fałszywej ideologii multikulti, czy to we Francji, czy w Niemczech, czy w krajach skandynawskich. Absolutnie trzeba dzisiaj powiedzieć stop, stop promowaniu antykultury, stop promowaniu marksizmu kulturowego, stop promowaniu ideologii gender, multikulturalizmowi i stop klimatyzmowi, bo również klimatyzm jest tym wielkim dziś zagrożeniem, który wyniszcza gospodarki państw członkowskich Unii Europejskiej. Widzimy wygaszanie kopalń, widzimy wygaszanie wielkich zakładów przemysłowych, które nie są w stanie sprostać tym nowym wymogom, tak zwanym wymogom klimatycznym, które są niczym innym jak nową ideologią. Temu trzeba dzisiaj powiedzieć stop, dlatego ważna jest tutaj inicjatywa ustawodawcza. Niezwykle istotne jest, aby powstał szereg ustaw, które po prostu kładą kres, kładą tamę seksualizacji dzieci i młodzieży, kładą kres promowaniu ideologii gender i właśnie ideologii multikulturalizmu i wszystkim, co jest z tym związane, krótko mówiąc, ze szkołą frankfurcką, z promowaniem postmodernizmu i właśnie marksizmu kulturowego. Z drugiej strony widzimy ogromne zagrożenie dla wepchnięciu Polski w wojnę, w nie naszą wojnę. Trzeba jasno powiedzieć, w interesie państwa polskiego i narodu polskiego jest pokój i nie angażowanie się w żadną wojnę. To nie nasza wojna i to nie nasze wojny. Trzeba o tym głośno mówić, głośno to powtarzać. Wojna na Ukrainie to nie nasza wojna. Wojna w Palestynie to nie nasza wojna. Ewentualna wojna na Indo-Pacyfiku to również nie nasza wojna. Polska powinna się trzymać od tego jak najdalej. Ja mówię od samego początku wojny na Ukrainie, że bezmyślne, bezwarunkowe wspieranie Ukrainy skończy się dla Polski i Polaków fatalnie, skończy się naprawdę bardzo źle. Natomiast widzimy cały czas, obserwujemy tę wzrastającą tendencję, ten trend do wpychania Polski, do coraz większego angażowania Polski w konfrontację z Rosją, co oczywiście dobrze się skończyć dla Polski i Polaków nie może, bo oprócz tego, że Polska nie ma żadnego interesu w żadnej wojnie, Polska jest też do żadnej wojny nieprzygotowana i mówi o tym szereg raportów Najwyższej Izby Kontroli. Wiemy, jak wygląda stan Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. On jest fatalny. Nie ma skutecznego systemu obrony powietrznej, nie ma skutecznego nowoczesnego systemu szkolenia rezerw, nie ma wreszcie żadnego systemu ochrony ludności cywilnej i obrony cywilnej. Nie ma schronów, nie ma odpowiednich rezerw. No, krótko mówiąc, Polska jest w żaden sposób do żadnej wojny nieprzygotowana i można powiedzieć, wpychanie Polski do konfrontacji z mocarstwem atomowym jest tak naprawdę zbrodnią.
Trzeba tutaj nazywać rzeczy po imieniu. Stąd bardzo istotne jest dzisiaj to, aby Polska trzymała się z dala od jakichkolwiek konfliktów zbrojnych. Ważne jest to i warto jak najszybciej zaprzestać jakiejkolwiek pomocy dla Ukrainy, co jest silnie związane z roszczeniowym tonem i z coraz większą arogancją tego establishmentu ukraińskiego. Musimy sobie zdawać sprawę, że dziś Polska nie ma absolutnie żadnego interesu we wspieraniu Ukrainy. Ta propaganda mówiąca o tym, że jeżeli Polska nie będzie wspierać Ukrainy, to wojska rosyjskie będą przy granicy z Polską, no, jest oczywistym kłamstwem. Wojska rosyjskie od początku istnienia Federacji Rosyjskiej są przy granicy z Polską. Przypomnę tylko, że granica państwa związkowego Rosji i Białorusi liczy ponad, granica z Polską liczy ponad 600 kilometrów i wzdłuż tych 600 kilometrów granicy między Rzecząpospolitą a państwem związkowym Rosji i Białorusi rozlokowane są jednostki rosyjskie, białoruskie, rozlokowana jest taktyczna broń jądrowa, są rozlokowane rakiety na przykład Iskander, które są właściwie obejmują większą część państwa polskiego swoim zasięgiem, więc to mówienie o tym, że Ukraina rzekomo walczy za Polskę jest absurdem, absurdem, tym bardziej, że dziś na Ukrainie dochodzi do głosu coraz częściej ten wątek szowinistyczny, który jest oparty na kulcie zbrodniarzy, ludobójców, Bandery, Szuchewycza, Ukraińskiej Powstańczej Armii, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Ukraina nigdy się nie, elity ukraińskie nigdy się nie przyznały, nie potępiły ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim. Ani prezydent, ani premier, ani parlament ukraiński nie potępiły ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim. Mamy zakaz ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa. A widzimy, że jednocześnie cały czas prowadzone są ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu. Polska nie ma, podkreślam, żadnego interesu, aby dzisiaj wspierać Ukrainę. Co więcej, warto zauważyć, że postsowiecka mentalność elit ukraińskich wykorzystuje tę naiwność, tę bezmyślność i bezwarunkową pomoc, które elity w Warszawie udzielają temu państwu, do tego, aby eskalować żądania, aby eskalować roszczenia, aby przyjmować coraz bardziej arogancką postawę. Polsce potrzebny jest rząd, Polsce potrzebny jest prezydent, którzy będą prowadzić politykę realną, politykę twardą, politykę nieustępliwą, politykę taką, która będzie powodować, że Polska będzie szanowana na świecie, będzie także szanowana wśród sąsiadów. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnego elementu, jakim jest postulat prowadzenia polityki wielowektorowej, tak aby Polska nie była uzależniona od gwarancji jednego państwa czy jednego bloku polityczno-militarnego. Wiemy z historii, do czego prowadzą tego typu jednostronne deklaracje, tego typu właśnie mrzonki, że jakieś państwo będzie przelewać krew swoich obywateli w imię nienaruszalności granic państwa polskiego. Tak oczywiście może być, ale wcale tak nie musi być. Powiedziałbym, wieszanie bezpieczeństwa państwa polskiego na klamce w Waszyngtonie, w Brukseli, w Moskwie, Berlinie czy gdziekolwiek indziej jest po prostu błędem geopolitycznym, jest błędem strategicznym. Polska powinna dywersyfikować swoje bezpieczeństwo, a zatem włączać się w różnego rodzaju projekty związane z bezpieczeństwem zbiorowym i rozwijać sieć kontaktów handlowych tak, aby największe i najsilniejsze państwa świata miały interes w tym, aby w naszej części Europy był pokój, aby na terytorium państwa polskiego krzyżowały się główne szlaki handlowe, aby to właśnie w Polsce ulokowane były główne huby logistyczne związane z interesami wielkich mocarstw, a zatem nie tylko interesy ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską, ale także interesy z Rosją, z Białorusią, z Chinami, z Iranem, z Turcją. Polska powinna dywersyfikować swoje bezpieczeństwo, Polska powinna dywersyfikować swoją politykę zagraniczną, czyli prowadzić politykę wielowektorową. Polska powinna grać na wielu fortepianach. I w tym kontekście jedną z naczelnych zasad polskiej polityki zagranicznej powinna być zasada zero wrogów
wśród sąsiadów. W interesie państwa polskiego jest normalizacja relacji ze wszystkimi sąsiadami, ale oczywiście nie bezwarunkowo. To nie jest tak, że dzisiaj można powiedzieć zero wrogów wśród sąsiadów i przechodzimy do porządku dziennego nad polityką, którą prowadzą elity w Kijowie wobec Polski, wobec Polski, Polaków, wobec także wspólnej historii. Tutaj trzeba jasno i twardo artykułować swoje interesy. Najpierw potępienie ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim, ekshumacja polskich ofiar, godne upamiętnienie, przeprosiny, zadośćuczynienie rodzinom ofiar. Wtedy możemy rozmawiać. Jeżeli chodzi o priorytety polskiej polityki zagranicznej, to niewątpliwie jednym z najważniejszych tych priorytetów musi stać się jak najszybsza normalizacja relacji z Rosją i Białorusią. Dziś dobrosąsiedzkie relacje z Republiką Białoruś, z Federacją Rosyjską są gwarantem pokoju, są gwarantem bezpieczeństwa dla państwa polskiego. Widać to zwłaszcza tak i w kontekście wojny na Ukrainie, ale także przy wzrastających niestety bardzo niebezpiecznych trendach obserwowanych w Republice Federalnej Niemiec. Widzimy, że w Niemczech coraz mocniej do władzy dochodzą partie skrajne, siły polityczne skrajne, rewizjonistyczne, które mają w swoich szeregach działaczy, ideologów, którzy chcieliby rewizji układów poczdamskich. Dlatego jak najszybsze polepszenie relacji z państwem związkowym Rosji i Białorusi jest bardzo istotnym elementem budowania bezpieczeństwa zbiorowego dla Polski i Polaków i dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Normalizacja relacji z Rosją i Białorusią to jest także tania energia dla wszystkich Polaków. To jest tanie paliwo, to jest tani prąd, to jest tani gaz, to jest szansa dla polskiego przemysłu. Tutaj trzeba jasno powiedzieć, że dziś poza ideologią, poza próbą narzucania elitom w Warszawie tej anglosaskiej wizji świata, tego anglosaskiego wektora strategicznego, nie ma żadnych istotnych geopolitycznych różnic między Polską a Rosją, Polską a Białorusią. Ani Rosja, ani Białoruś nie mają żadnych roszczeń terytorialnych do państwa polskiego. Polska również nie ma, nikt zresztą przy zdrowych zmysłach w Polsce nie ma dziś żadnych roszczeń terytorialnych wobec ani Republiki Białoruś, ani Federacji Rosyjskiej. Co więcej, mamy po prostu interes w tym, aby handlować. Tu nie chodzi o żaden sojusz, o żadną postawę prorosyjską czy probiałoruską. Chodzi o normalne interesy, o normalne relacje transakcyjne, o budowę systemu bezpieczeństwa zbiorowego, który nie będzie nikogo wykluczał, który uszanuje bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa wszystkich uczestników systemu międzynarodowego. W związku z tym proponuję tę normalizację relacji z Rosją i Białorusią na zasadach transakcyjnych, na zasadach normalnych relacji handlowych, bez wchodzenia w jakieś ściślejsze sojusze czy jakieś bliższe relacje. Wiemy doskonale, że w polityce i w polityce międzynarodowej nie ma żadnych przyjaźni. Trudno mówić o jakichś właśnie tego typu kategoriach. Są po prostu interesy i konkretnymi interesami handlowymi, gospodarczymi powinny zajmować się władze Rzeczypospolitej na czele z prezydentem, który powinien w naturalny sposób starać się o tanią energię dla Polski i dla Polaków i oczywiście o normalizację tych relacji z Rosją i Białorusią. Warto w tym momencie powiedzieć jasno: stop ukrainizacji Polski i stop amerykanizacji polskiej racji stanu. Polska racja stanu po roku 1989, a zwłaszcza po 1999, jest niezwykle silnie podporządkowana interesom amerykańskim. Udział Wojska Polskiego w amerykańskich interwencjach zbrojnych, utworzenie tajnego więzienia CIA na terytorium państwa polskiego, to są wszystko przejawy tej właśnie amerykanizacji polskiej racji stanu. Chodzi o to, aby Polska stała się krajem w pełni suwerennym w swojej polityce zagranicznej i była niezależna od wektorów strategicznych, czy to Londynu, czy to Waszyngtonu. To bezwarunkowe wspieranie Ukrainy
od roku 2022 doprowadziło do zmiany struktury etnicznej państwa polskiego, doprowadziło do zubożenia społeczeństwa polskiego, doprowadziło do ogromnych problemów i napięć społecznych, które mają niestety także ogromną perspektywę eskalacji, zwłaszcza w perspektywie przyjazdu do Polski kilkuset tysięcy zdemobilizowanych ukraińskich mężczyzn, czy to z sił zbrojnych, czy z innych służb mundurowych. To są potężne problemy. Rozdawnictwo publicznych pieniędzy. To nie tylko przekazywanie za nic tak naprawdę, za darmo sprzętu wojskowego z magazynów, z rezerw Wojska Polskiego Ukraińcom, ale także potężna pomoc socjalna, potężna pomoc finansowa, humanitarna, także pomoc ze strony Orlenu, wielkie oczywiście transporty paliwa, ochrona zdrowia bardzo mocno obciążona tą pomocą dla obywateli Ukrainy. To wszystko spowodowało ogromne zubożenie narodu polskiego. Temu trzeba postawić kres. Należy po prostu zakończyć gościnę dla obywateli Ukrainy. Należy także zakończyć gościnę dla bardzo wielu imigrantów z innych części świata, z Afryki, z Bliskiego Wschodu, no, czy w ogóle z Azji. Czas tutaj powiedzieć stop imigracji, stop nielegalnej imigracji, stop niekontrolowanej imigracji. Trzeba powiedzieć stop ukrainizacji Polski, trzeba powiedzieć stop amerykanizacji polskiej racji stanu. I tutaj niewątpliwie bardzo istotnym elementem, takim postulatem programowym jest głęboka reforma służb specjalnych. Wiemy doskonale, że po roku 1989 te służby specjalne były autorami bardzo wielu afer, z których jedną z najgłośniejszych jest złamanie polskiej konstytucji, złamanie prawa międzynarodowego, utworzenie tajnego więzienia CIA w Starych Kiejkutach. To jest pogwałcenie konstytucji, pogwałcenie polskiej suwerenności. Trzeba rozliczyć afery w służbach specjalnych, trzeba rozbić zorganizowane grupy przestępcze, które są dzisiaj w służbach specjalnych. Mam na myśli chociażby także aferę respiratorową w jednej ze służb specjalnych. Wiemy doskonale, że poszło mnóstwo pieniędzy na zakupy respiratorów, które nigdy w Polsce się nie pojawiły. Mamy do czynienia z różnymi nieprawidłowościami związanymi z handlem bronią, z ingerowaniem służb specjalnych wreszcie w politykę wewnętrzną państwa polskiego. Widać rozkręconą spiralę szpiegomanii, ale służby specjalne Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Izraela, Wielkiej Brytanii, Ukrainy działają w Polsce bez większych problemów. Rozpętano szpiegomanię, szukając wszędzie rosyjskich, białoruskich agentów, a stworzono tym samym doskonałą zasłonę dymną i doskonały parawan dla działalności służb ukraińskich, izraelskich, niemieckich, czy wreszcie anglosaskich. Tutaj bardzo istotna jest inicjatywa ustawodawcza, aby przeprowadzić głęboką reformę służb specjalnych, nie wchodząc tutaj jakby w szczegóły, które są w formie pisemnej programu i tych właśnie postulatów programowych, warto to po prostu zaznaczyć. Jeżeli chodzi o tanią energię dla Polaków, do czego chciałem jeszcze wrócić, ponieważ to jest niezwykle istotne, to musimy sobie zdawać sprawę, że Polska w relacjach międzynarodowych powinna się kierować zmysłem transakcyjnym, interesem gospodarczym, import taniego gazu, taniej ropy ze wschodu, ale także tworzenie na przykład mostów energetycznych z krajami takimi jak Białoruś czy Rosja, to jest ogromna szansa na pozyskiwanie taniej energii i rozwoju państwa polskiego. Tak, aby Polska mogła prowadzić tę politykę wielowektorową, ważne jest, aby również nasz kraj złożył akcesję do grupy BRICS, a właściwie do grupy BRICS Plus, bo to już nie tylko 5, ale od 1 stycznia 2024 roku obecnie 9 państw bardzo szybko rozwijających się, stanowiących na już dzisiaj 45% populacji świata, generujących bardzo istotną część światowego PKB, i warto, aby Polska właśnie w ten sposób budowała swoje zaplecze, aby nie odcinając się od Zachodu, jednocześnie utrzymywała bardzo silne kontakty gospodarcze, bardzo głębokie kontakty gospodarcze z tak zwanym globalnym południem.
W kontekście polityki zagranicznej nie wolno zapominać o budowaniu silnych więzi z Polonią i Polakami na wschodzie. Bardzo istotne jest to, aby państwo polskie nie odwracało się od mniejszości polskiej, na przykład na Litwie, aby nie traktowało per noga tejże mniejszości, tak jak się to dzieje w ciągu ostatnich lat. Widać zresztą tę ogromną dysproporcję w relacjach na przykład niemiecko-polskich, gdzie mniejszość niemiecka w Polsce cieszy się przywilejami, na które no, mniejszość polska w Niemczech absolutnie liczyć nie może. Stąd tak ważne jest, aby na przykład przy prezydencie Rzeczypospolitej powstała specjalna rada prezydencka, dość poświęcona właśnie kontaktom z Polonią i Polakami na wschodzie, także aby bardzo mocno aktywizować Polaków za granicą do czynnego udziału w życiu politycznym i społecznym w Polsce. Jeżeli chodzi o, powiedziałbym, taki dobrostan narodu polskiego, ważne jest, aby przeprowadzić uwłaszczenie narodu polskiego na zasobach naturalnych. Uważam, że wprowadzenie dywidendy obywatelskiej jest dzisiaj tym postulatem programowym, który jest niezwykle istotny, tak aby każdy Polak miał prawo do corocznej wypłaty z dochodów, które są generowane przez narodowe zasoby naturalne. To jest oczywiście na wzór takich krajów jak na przykład Norwegia, gdzie obywatele mają korzyści z eksploatacji ropy naftowej. Polska ma ogrom zasobów naturalnych, zresztą ogrom tych nawet nieskatalogowanych zasobów naturalnych, z których każdy Polak mógłby korzystać. Wprowadzenie takiej dywidendy obywatelskiej jest jednym z bardzo ważnych elementów właśnie uwłaszczenia prawdziwego, a nie takiego, powiedziałbym, tylko werbalnego narodu polskiego. Bardzo istotnym postulatem, który jest wychodzi naprzeciw współczesnym zagrożeniom, jest ochrona Polaków przed globalnymi korporacjami z tak zwanych grup Big Tech i Big Pharma. Widzimy dzisiaj, jak głęboko sięgają wpływy ponadnarodowych organizacji takich jak WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, czy wielkich koncernów medialnych, które monopolizują przekaz i także aktywność medialną w Polsce. Dziś państwo polskie jest praktycznie bierne wobec różnego rodzaju działań cenzorskich naruszających artykuł 54 Konstytucji mówiący o wolności słowa, różnego rodzaju korporacji medialnych, które czerpią potężne zyski ze swojej działalności w naszym kraju. Stąd tak ważna jest inicjatywa ustawodawcza, która pozwoli przywołać do porządku koncerny z grupy Big Tech i Big Pharma i podporządkować je polskiemu prawodawstwu i tak, aby egzekwowały polskie prawodawstwo na czele z polską konstytucją. No i wreszcie zagrożenie dla desuwerenizacji państwa polskiego związanego z federalizacją Unii Europejskiej. Ja mówię bardzo prosto. Europa ojczyzn tak, Europa federalna nie. Jestem jak najbardziej za współpracą gospodarczą niepodległych państw. Jestem za rozwijaniem kontaktów handlowych, za tym wszystkim, co tak naprawdę legło u podstaw tej decyzji narodu polskiego, aby angażować się w tą gospodarczą integrację europejską. Natomiast dzisiaj Unia Europejska jest zupełnie inną organizacją niż ta wspólnota europejska, do której Polska przystępowała w 2004 roku. Widzimy te wszystkie drakońskie projekty, te wszystkie kary, jakimi Polska i Polacy mają być obłożeni w związku z wdrażaniem na przykład takich pakietów, jak takich projektów jak Fit for 55 czy tak zwany Zielony Ład. Te projekty godzą w Polsce, nie tylko w polską rację stanu, ale w ogóle w dobrostan całego narodu polskiego. Uderzają po prostu w kieszenie i w poziom życia nas wszystkich. Dlatego trzeba wytyczyć jasne granice integracji europejskiej. Dopóki Unia Europejska jest projektem współpracy niepodległych, suwerennych państw, należy współpracować gospodarczo. Natomiast próba desuwerenizacji państwa polskiego, odebrania mu właśnie praw
do rządzenia się, samodzielnego rządzenia się wewnątrz, jeżeli chodzi o edukację, gospodarkę, system podatkowy, wartości wyznawane przez naród polski, no to trzeba tutaj powiedzieć jasno, że Europa Federalna absolutnie nie i ta ewentualność polexitu musi być czymś naturalnym jako odpowiedź na federalizację Unii Europejską. Czyli jeszcze raz, Europa ojczyzn tak, Europa federalna nie. Jeżeli nie będzie można powstrzymać desuwerenizacji państwa polskiego i federalizacji Unii Europejskiej, należy wówczas zdecydować się na polexit, no ale oczywiście taki proces musi być odpowiednio przygotowany, to nie można robić tego w ciemno, należy mieć znormalizowane relacje z sąsiadami, należy mieć zdywersyfikowaną politykę bezpieczeństwa, należy mieć wdrożoną politykę wielowektorową, tak aby dokonać tego polexitu, jeżeli nie będzie innego wyjścia oczywiście, na, że tak powiem, z góry upatrzone pozycje, na przygotowany grunt geopolityczny. Warto podkreślić, że dyktat WHO, że próba wprowadzenia segregacji sanitarnej i próba przeforsowania na arenie międzynarodowej tak zwanego międzynarodowego traktatu pandemicznego jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla funkcjonowania narodu polskiego. Bezkarne wprowadzania nielegalnych lockdownów, dyktat WHO, to co wszystko, to, czego byliśmy świadkami w latach 2020-2022, nie ma prawa się powtórzyć. Polska nie może przyjąć międzynarodowego traktatu pandemicznego. Tutaj bardzo ważne jest weto prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Próba narzucania Polsce tego typu rozwiązań, tego typu traktatów, tego typu rozwiązań jak segregacja sanitarna, no musi się spotkać z jasnym, bardzo twardym sprzeciwem i z opcją wystąpienia Polski z WHO, co również warto tutaj podkreślić. Jeszcze raz chciałbym wyrazić takie swoje przekonanie, że jakiekolwiek plany relokacji w ramach Unii Europejskiej, relokacji imigrantów, tworzone przez unijnych biurokratów, wszelkiego typu projekty sprowadzania nielegalnych imigrantów do Polski są absolutnie sprzeczne z polską racją stanu. W interesie państwa polskiego jest utrzymanie homogeniczności etnicznej, jednorodności etnicznej państwa polskiego. To, co się wydarzyło w ciągu ostatnich lat, czyli wpuszczenie wielu milionów obywateli Ukrainy, wielu set tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu, Afryki, z Azji, nie powinno mieć nigdy miejsca, dlatego tak istotne jest położenie kresu właśnie nielegalnej imigracji. Polska powinna mieć zbudowany nowoczesny system obrony cywilnej, tak aby w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową, różnego rodzaju kataklizmami, różnego rodzaju zagrożeniami związanymi z awariami technicznymi, społeczeństwo polskie miało do pomocy efektywny system obrony cywilnej. Uważam, że Polska powinna budować nowoczesne siły zbrojne, które nie będą rozbudowywane, rozdmuchiwane do nie wiadomo jakich rozmiarów. Jestem zwolennikiem dobrowolnej służby wojskowej. Wiemy, że z niewolnika nie ma pracownika. Polacy nie są i nie mogą być mięsem armatnim dla obcych mocarstw, ani dla lokalnych polityków. W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej powinien służyć ten, kto naprawdę ma taką chęć, ma takie przekonanie, ma takie powołanie. Uważam, że nowoczesne budowa systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej powinna zacząć się od nowoczesnej obrony cywilnej i równolegle od nowoczesnej obrony powietrznej. Więcej znajdziecie Państwo w formie już dokumentu, jakim jest program, do lektury którego serdecznie zapraszam, zachęcam do dyskusji i pamiętajmy, to nie nasza wojna, nie idziemy na żadną wojnę.